Kiedy szczyt czwartej fali? Rzecznik MZ podaje termin i liczby czwarta fala epidemii. Rzecznik MZ: Szczyt zakażeń na przełomie listopada i grudnia. Według prognoz, szczyt zakażeń będzie na przełomie listopada i grudnia. Spodziewamy się wówczas wyników na poziomie 25 tysięcy, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W perspektywie dwóch tygodni po szczycie zakażeń spodziewany jest wzrost hospitalizacji. Z kolei wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił dziś rano, że według czarnego scenariusza dzienna liczba zakażeń może sięgnąć 40 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 18 550 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 269 osób z COVID-19. Oba wyniki są najwyższe w tej fali. Rzecznik MZ, komentując najnowszy bilans COVID-19 w Polsce, zwrócił uwagę, że wzrost zakażeń wiąże się między innymi z większą liczbą wykonywanych testów, także z pozycja. Dzisiaj mamy mniejszy wynik niż w tożsamym okresie roku ubiegłego, przy większej liczbie testów co jest jakąś drobną oznaką pozytywną podkreślił Andrusiewicz. Odnosząc się do prognoz dotyczących szczytu czwartej fali, zastrzegł, że przewidywania są zmienne. Na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę tylko dwie grupy prognostyczne: ICM Uniwersytet Warszawski i Grupę Mocos, mówimy o szczycie w przedziale 25-30 tysięcy. Przypadków Grupa ICM Uniwersytet Warszawski mówi o mniej więcej 25 tysięcy. Przypadkach Grupa Mocos o 30 tysięcy, wskazał rzecznik. Co do tego, kiedy nastąpi ten szczyt, obie grupy prognostyczne są zgodne, to mniej więcej będzie przełom listopada i grudnia. Spodziewamy się na pewno wyników na poziomie 25 tysięcy, a potem w perspektywie tygodnia dwóch po szczycie zakażeń na pewno będziemy mieli szczyt hospitalizacji, powiedział Andrusiewicz. Dodał, że szczyt hospitalizacji prognozowany jest na połowę grudnia. Wcześniej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Radiu Z mówił: Prognozy, które mamy w tej chwili w czarnych scenariuszach, mówią o 40 tysięcy dziennych przypadkach zakażenia koronawirusem. Kiedy? Myślę, że za około 10 dni. Jak z kolei komentował w rozmowie z interią.pl profesor Andrzej Horban, doradca premiera do spraw COVID-19, specjalista w zakresie chorób zakaźnych. Duże fale epidemii, które są groźne, powinny się skończyć wiosną przyszłego roku. Późną wiosną będzie już z górki. Wirus z nami pozostanie, ale nie będzie już dewastował naszego życia.